Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie, dzisiaj tylko fonicznej. Ciężkie warunki atmosferyczne i wysokie temperatury, nie tylko polityczne, ale też temperatury powietrza, ale one nam nie przeszkodzą w zainteresowaniu się tematami geopolitycznymi, które dzisiaj omówię z moimi Państwa gościem, którym jest Krystian Jachacy. Witam Cię serdecznie. Witaj Kamilu, witam naszych widzów. Na początku oczywiście zachęcam do łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Prosimy o to wsparcie również dlatego, że musimy ponieść w najbliższym czasie duże nakłady związane z utrzymaniem naszej działalności w Łodzi, infrastruktury z tym związanej. O tym szerzej powiem może przy innej okazji. Natomiast teraz przechodzimy już do meritum. Meritum jest takie, zaczniemy może od konferencji dotyczącej pokoju na Ukrainie, konferencji pokojowej, która tam kilkadziesiąt państw zgromadziła, która się odbyła w Szwajcarii, no bo to jest takie tradycyjne miejsce takich wydarzeń. No i w sumie tyle, że nie było tam Rosji, Chin, deklaracji końcowej nie podpisały państwa BRICS-u, te, które były zaproszone, czy Arabia Saudyjska, natomiast zabłysnął, być może należałoby powiedzieć, że zabłysnął w cudzysłowie pół prezydent Andrzej Duda, który stwierdził, że Rosję trzeba rozbić na 200 państw, ale to może o Dudzie później, jako wątek humorystyczny, no ale ta konferencja, ona była raczej wojenna niż pokojowa. No właśnie, bo tutaj należy też zacząć od pewnego sprostowania, no bo nam się w Polsce, w tym naszym przaśnym, miłym, ale jednak takim dość ograniczonym pod względem debat międzynarodowych klimacie, nam się cały czas ta Szwajcaria kojarzy jako państwo neutralne, z dziurkami w serze i tak dalej, i tak dalej. Ale te ludowe spojrzenie na Szwajcarów nijak się ma do współczesnej rzeczywistości, ponieważ z pokojem czy z wojną jest tak, że do tanga trzeba dwojga. I tutaj, drodzy widzowie, mamy sytuację, w której z jednej strony mamy konferencję na niby neutralnym gruncie szwajcarskim, tylko że Szwajcaria z perspektywy też wypowiedzi rosyjskich, Rosjanie uważają Szwajcarię za państwo zaangażowane w ten konflikt w pewnym zakresie pod względem leczenia żołnierzy ukraińskich i tak dalej, przesyłu broni, udostępniania tam praw do użycia tej broni dalszych i tak dalej, więc tutaj Szwajcaria nie jest postrzegana przez obie strony konfliktu, w tym przypadku przez Rosję, za grunt neutralny. To jest jedna kwestia, którą należy wyjaśnić. A druga kwestia jest taka, że mieliśmy do czynienia z konferencją pokojową, która w praktyce okazała się takim wiecem opinii publicznej, globalnej i to jej dość wąskiego zakresu, bo tych państw nie była większość, a też końcowe te wnioski podpisało. No na ten moment, z tego co pamiętam, 78 państw, bo kilka z nich, nawet po ich podpisaniu przez ich przedstawicieli, po prostu się wycofało. Tam chociażby kraje arabskie, jak Irak i tak dalej, kilka państw się wycofało z jakichś tam bliżej nieokreślonych względów. No można się domyśleć, że nie chcą sobie psuć relacji z Moskwą, nie chcą sobie psuć relacji z BRICS-em, który także był tam niezbyt obecny i raczej nastawiony negatywnie do rozstrzygania spraw pokoju na Ukrainie, tego konfliktu, który ma charakter też globalny i też globalne rozstrzygnięcia przynosi. No i tutaj kraje globalnego południa, czy Eurazji także, nie były zbytnio obecne, nie udzielały się, więc trudno mówić o jakimś konstruktywnym kongresie pokoju czy szczycie pokojowym w Szwajcarii, który się odbył, bo tam nic na temat pokoju nie zostało ustalone i nie może być ustalone bez udziału jednej ze stron, czyli Moskwy. No ale z drugiej strony można by powiedzieć, że jest to kolejny grunt do tego, aby prezydent Zełenski czy jego ekipa rządząca po prostu mobilizowała w dalszym stopniu. To był największy cel i w pewnym zakresie ten cel został przez Ukraińców osiągnięty, czyli mobilizacja opinii publicznej zachodniej,
czy tak zwanego kolektywnego zachodu i państw z nim na świecie jakkolwiek sprzymierzonych do tego, aby temat ukraiński podtrzymywać, żeby to zmęczenie, które już na całym świecie jest dostrzegalne, no w dużo większym stopniu niż chociażby w Polsce. I dążenie do tego, żeby ten konflikt jakoś zakończyć, no jest duże, a tutaj jednak te państwa przyjechały. No ale zobaczymy w najbliższych miesiącach, na ile ten sukces mobilizacyjny tej opinii zachodniej, zgromadzenia tych państw, jakichś tam wymuszenia od nich, jakichś deklaracji przekazania broni na szczycie pokojowym, nomen omen, no na ile Ukraińcy na tym zyskają w praktyce, tak? Na ile te deklaracje przełożą się na konkretne sprzęt, tak? Bo tutaj to już bym miał trochę większe wątpliwości, bo to jedno zadeklarować, a drugie przekazać, tak? Gdyby cała broń, jaką deklarują kraje zachodnie, czy kraje związane ze Stanami Zjednoczonymi na świecie, Australia, Japonia, inni, gdyby ta cała broń, którą oni deklarują, że przekażą, była przekazana, no to Rosjanie już chyba kilkukrotnie musieliby przegrać tą wojnę, po prostu zostaliby nakryci czapkami, mówiąc kolokwialnie. No tutaj warto właśnie dodać, że no, mam wrażenie, państwa tego zachodu no, postanowiły zrobić po prostu teatrzyk, pokazać, nie wiem, czy to, w zasadzie się zastanawiam, czy to chodziło o to, żeby pokazać, że Rosja nie siada do stołu rokowań, no tylko oczywiście przemilczymy to, że nikt jej nie zaprosił. Czy też z drugiej strony miało to pokazać, no my tutaj ustalamy nowy porządek świata, zrobimy taki dyktat jak po II wojnie światowej, aczkolwiek wszyscy zapomnieli, że po II wojnie światowej alianci Niemcy podbili w 100%, a Rosji, no powiedzmy, nie szykuje się, żeby Ukraina miała podbić choć centymetr kwadratowy terytorium rosyjskiego. No właśnie, pragnę też zauważyć, że w wypowiedziach no, co bardziej kluczowych państw, które w ogóle wzięły udział w tej konferencji, no to temat przywracania granic z 91 roku, tak jakby to widział Kijów, no nawet sam Zełenski jakby coraz mniej podnosi tą kwestię tego powrotu do tych granic, odzyskania tych granic, jakichś tam reparacji i tak dalej, że widać, że no, perspektywa odzyskania tych terenów po tej zeszłorocznej klapie kontrofensywy na Zaporożu i południowej Doniecczyźnie, no na polu militarnym trudno jest już po zeszłym roku spodziewać się, że Ukraińcy będą w ogóle w stanie odzyskać jakieś większe terytorium. Także ten temat jest wygaszany. No ale z drugiej strony no, mamy takie oczywiście przaśne wypowiedzi jak prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi o tym, że Rosja jest państwem kolonialnym, że jedynym takim dużym, które nie zostało zdekolonizowane i trzeba by je podzielić na 200 państw. No cóż, biorąc pod uwagę, jakie narodowości są, no, można by powiedzieć, w pewnym stopniu nadreprezentowane w armii rosyjskiej i w niej walczą i bynajmniej nie dezerturują, no to myślę, że poszczególne te narody, tak, no, Buriaci, Czeczeni, Kałmucy i wiele, wiele innych, jak to sam powiedział prezydent, doda 200 narodowości, no one same nie są zbytnio zainteresowane, poza grupkami ekstremistów czy radykałów, no nie są zainteresowane tą tak zwaną dekolonizacją, więc tutaj no mamy do czynienia z takimi wiecowymi wystąpieniami, no mniej można być mniej znaczących liderów tej opinii publicznej kolektywnego Zachodu. No, myślę, że zupełnie niepotrzebne wypowiedzi, bo na tym gruncie międzynarodowym, jeśli się o czymś mówi, no to trzeba mieć jakąkolwiek sprawczość, tak, żeby to zrealizować, a jeśli się mówi, żeby mówić i żeby w naszym przypadku to na użytek wewnętrzny, tak, bo prezydent Duda czy jakikolwiek inny polski przywódca tego naszego establishmentu, jeśli mówi coś na ten temat za granicą, no to umówmy się, że mówi to w kontekście wewnętrznym i z perspektywy czystej polskiej polityki. No tak, ale zastanawiam się, czy twoim zdaniem Duda to sam wymyślił, czy ktoś mu podpowiedział? Te rozbicie na 200 państw. W ogóle nie wiem, skąd ta liczba 200, bo podmiotów tworzących Federację Rosyjską jest, teraz nie pamiętam tak dokładnie, ale zdaje się, że około 70, a już sprawdziłem, 85. Więc no skąd ta liczba 200? No to taka okrągła liczba, liczba historyczna. Myślę, że gdyby wszystkie narody uznawane za mniejszości czy etniczne
czy regionalne w Rosji podliczyć, no to być może gdzieś koło tej liczby można by się doliczyć, no ale to taka liczba okrągła i myślę, że jacyś tam PR-owcy pracują nad Andrzejem Dudą, bo gdyby nie pracowali, no to być może byśmy się spotykali z jeszcze bardziej kuriozalnymi wypowiedziami. Nie, mówiąc szczerze, nie cenię zbyt wysoko na zdolności czy intelektualnych, czy oratorskich naszego prezydenta, no bo co innego jest przemawiać na wiecu, co innego jest przemawiać na takim wydarzeniu. No a to tego typu wypowiedzi w oczach świata, no to tylko kompromitują Polaków, utwierdzają w przekonaniu świat, że jesteśmy państwem no, niemożliwym do kompromisu, tak? No, ogólnie dyplomacja na świecie mimo wszystko dąży zawsze do jakiegoś kompromisu, konsensusu, budowania wspólnych przepływów, dobrobytu i tak dalej, a jednak Polacy cały czas utwierdzają świat w tym stereotypie, że jesteśmy po prostu awanturnikami, którzy nie potrafią normalnie funkcjonować na świecie, no bo jakie pojęcie o konfliktach polsko-rosyjskich mają nawet główne mocarstwa, czy po prostu elity tego świata, no to zerowe, umówmy się. I nikt na świecie nie za bardzo rozumie, jeśli się w tą historię nie zagłębi, a mało kto to robi. Czemu jakiś polski prezydent graniczy na chyba tam 230, czy z obwodem kaliningradzkim ta granica gdzieś tam tyle wynosi, a z tą właściwą Rosją w ogóle Polska w tym momencie nie graniczy, a prowadzi jakąś bardzo agresywną politykę wobec Federacji Rosyjskiej, nie będąc mocarstwem. Jest to zupełnie na świecie niezrozumiałe i wypowiedzi pokonferencyjne w mediach na świecie no, pokazują, że świat nie rozumie, o co tej Polsce chodzi. No dobrze, to tutaj przejdźmy płynnie do kolejnego tematu, czyli właśnie tego, jak się buduje świat wielobiegunowy, no bo to widzimy, jak państwa BRICS albo nie były zaproszone na tą konferencję, a te, które były, nie podpisały deklaracji końcowej, nawet Arabia Saudyjska zresztą też, gdzie tam minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej stwierdził, że no ta cała konferencja bez Rosji jest bez sensu. No i widzimy, że centrum jakby się przemieszcza. Europa próbuje to wraz ze Stanami Zjednoczonymi ignorować. No a pewnym też chyba symbolem są, prawda, coraz liczniejsze materiały filmowe, które pokazują tego przywódcę wolnego świata, na jakiego kreuje się Joe Bidena, który w zasadzie wygląda tak, że chyba nie bardzo wie, gdzie jest i co się wokół dzieje. No właśnie, no z jednej strony mamy przywódcę, no przynajmniej formalnego, tak, Joe Bidena, który nie za bardzo już chyba ze względu po prostu na wiek i zaawansowanie tego wieku ma problem z taką percepcją, podaje rękę niewidzialnym uczestnikom wydarzeń i próbuje siadać. No cóż, no jest to trochę, jest to moim zdaniem trochę brak szacunku ze strony elit amerykańskich, że tego człowieka wypychają do tej funkcji i za wszelką cenę utrzymują jako taką, przynajmniej no, pozoranta, tak, no, jako taką figurę polityczną. No ale to już jakby sprawa wewnątrzamerykańska. No ale z drugiej strony na koniec i chciałem zostawić ten wątek tego, co tak naprawdę zabiło tą konferencję, ten szczyt w Szwajcarii, ponieważ no, mamy do czynienia, Kamil, z sytuacją, gdzie dzień przed tym szczytem no tak naprawdę Władimir Putin, jakby go nie oceniać, jakby w ogóle też nie oceniać jego propozycji pokojowej, no wysunął propozycję pokojową i podkreślając, że to jest ostatnia taka, no, można powiedzieć z perspektywy Rosjan, dobrotliwa i hojna oferta dla Ukrainy, dla Kijowa i dla Waszyngtonu, no gdzie tak naprawdę cała ta konferencja została zniszczona i większość państw na świecie, no już Szczególnie po tym wystąpieniu Putina z tą propozycją, no straciło jakąkolwiek wiarę w sens tego typu konferencji, no bo mamy do czynienia z propozycją, gdzie Ukraina akceptuje utratę tych pięciu plus w Sewastopol, no sześciu podmiotów, sześciu regionów, nie wchodzi do NATO, delegalizuje organizacje banderowskie, ogranicza trochę armię, przywraca język rosyjski i tak naprawdę no jeśli wierzyć Rosjanom, no na tym się kończy ich lista żądań wobec Ukrainy i kończy się konflikt, tak? Nie będzie zamrożony, tylko konflikt się zakończy. I to propozycja, biorąc pod uwagę sytuację na froncie, no i sytuację gospodarczą czy mobilizacyjną Ukrainy, no jest propozycją
no moim zdaniem dość atrakcyjną i dla większości państw, jak przeglądałem media tych głównych państw, chociażby BRICS-u, no większość państw uznała, że no Ukraińcy, wy się tutaj dogadujcie, bo tu już lepszej oferty nie będzie, wy tu jakieś się bawicie w jakieś szczyty, no ale tutaj macie na stole propozycję, którą my byśmy przyjęli, tak, tam jakieś tam Indie, Pakistan i tak dalej, inne państwa by raczej w tej sytuacji się na to zdecydowały, więc no te propozycje pokojowe są jakby z jednej strony konkretne ze strony rosyjskiej, ze strony ukraińskiej no są mgliste, no ale ten świat wielobiegunowy powstaje i Rosjanie no przejmują w pewnym zakresie inicjatywę międzynarodową, bo mieliśmy wczoraj 18 czerwca, żeby być ścisłym, mieliśmy do czynienia z początkiem wizyty no całej plejady elity władzy rosyjskiej w Pjongjangu, w Korei Północnej. No i zostały tam zawarte już dzisiaj mamy do czynienia z bardzo konkretnymi decyzjami, ponieważ Korea Północna no, zawarła sojusz obronny z Federacją Rosyjską i aby balansować uzależnienie od Chin, no, zaczęła stawiać na tą Rosję. No i nawet z naszej polskiej perspektywy no, sojusz obronny północno-koreański państwa północno-koreańskiego z państwem rosyjskim, no zmienia architekturę bezpieczeństwa na świecie, no bo jeśli Amerykanie zaangażowaliby się w konflikt na Półwyspie Koreańskim, a wraz z nimi w jakimś zakresie Polska, albo byśmy my zaangażowali się razem z Amerykanami w konflikt ukraiński, no to wówczas Moskwa lub Pjongjang, zależnie od sytuacji, no mogą zaangażować swojego sojusznika już obecnie, i ten konflikt może się po prostu przerodzić w konflikt już całkowicie globalny, tak, dotykający Azji, serca przemysłowego świata w tym momencie, Tajwanu. No wszystko to się zaczyna zazębiać. No i BRICS czy ten sojusz taki irańsko-chińsko-koreańsko-rosyjski no zaczyna nabierać konkretnych kształtów. Zaczyna być też sojuszem nie tylko militarnym czy sojuszem monetarnym dążącym do niwelowania wpływu dolara czy gospodarki amerykańskiej na świecie, no tylko ten czarny sen Brzezińskiego, który w swojej sztandarowej pracy globalnej szachownicy, no opisuje, że to jest właśnie dla Amerykanów czarny sen, czyli sojusz tych wszystkich państw mocarstw atomowych Eurazji, no to jest czarny sen. No i ten świat wielobiegunowy zaczyna nabierać konkretnych kształtów, tak? Jest to dla Polski szansa, jest to i zagrożenie, no w obecnym układzie politycznym w Polsce, no mimo wszystko jest to zagrożenie, tak? No bo jeśli Polska chce trzymać się tego amerykańskiego rydwanu, no to musi się liczyć z tym, że sojusznicy czy przeciwnicy Ameryki są coraz silniejsi. No i tak naprawdę Amerykanie no nie są w stanie pokonać tak dużego sojuszu ani ekonomicznie, ani militarnie. No nie są w stanie, ale czy nie będą próbowali zdusić tego w zarodku? No bo no mamy nie jeden sojusz, no ale widzimy, że a to Izrael wysyła drony na Iran, jest jakaś tam wymiana ciosów. Nie mrawa, rzeczywiście obie strony nie chcą zbytnio eskalacji, ale zwłaszcza strona irańska, no ale dochodzi do takich wydarzeń. No akurat, dobra, temat sankcji na Rosję myślę, że można sobie odpuścić, bo te sankcje coraz bardziej... Na Koreę chyba tym bardziej, bo te sankcje to chyba wobec Korei to już chyba nie da się więcej sankcji na Koreę Północną, no nie, oczywiście. Nie da się, oczywiście, że się chyba na Koreę się już nie da więcej, chociaż no zawsze można, nie wiem, no dobra, akurat na Rosję można więcej, na przykład można zakazać... Albo w ogóle... je bardziej egzekwować, tak? Można je bardziej egzekwować. No ale to właśnie to jest ciekawe, że Korea Północna teraz dzięki temu wychodzi z izolacji. No i pytanie właśnie, czy Stany Zjednoczone będą próbowały kija czy marchewki? No bo generalnie polityka kija to jest wpychanie w izolację kolejnych państw. No i stworzy się taki sojusz wykluczonych, rzeczywiście, ale może uda się jakoś marchewką. No tudzież... Taki repertuar środków, jak nie wiem, jakieś kolorowe rewolucje, czy też staruszkowie z rewolwerami, no tu pije do wydarzeń na Słowacji. No te wszystkie środki są tak naprawdę coraz mniej skuteczne. Amerykanie są coraz mniej atrakcyjnym partnerem dla poszczególnych no, sił wywrotowych na świecie. A moim zdaniem mimo wszystko technologia kolorowych rewolucji nie jest technologią nieprzyswajalną przez Chiny czy Rosję.
i możemy mieć do czynienia coraz częściej z odwróceniem tej tendencji, że po prostu czy Chińczycy, czy Rosjanie no, mogą zacząć inwestować. No, dużo się o tym mówi, że to robią, ale mogą to zacząć robić na poważnie, chociażby zainwestować w ruchy typu Black Lives Matter, czy w jakieś organizacje mniejszościowe, których jest pełno, no, biorąc pod uwagę liczebność danych mniejszości. Na przykład mogą zacząć sponsorować radykałów muzułmańskich w Europie. No, to, co za problem, tak? I cios za cios i wtedy może być naprawdę nieciekawie, czy w Stanach, czy w Europie pod względem konfliktów społecznych. No ale tu sankcji za bardzo już się nałożyć nie da. Trzeba też brać pod uwagę, że o ile Korea Północna jest oczywiście, wiadomo, ta propaganda wobec Korei jest bardzo mocno przesadzona, no ale jest to niewątpliwie państwo w pewnym stopniu zacofane przez te sankcje gospodarczo. No ale dzisiaj, jeśli Rosjanie podpisują z nimi umowy na technologie kosmiczne, technologie rolnicze i tak dalej, zaczną z nimi barterowo handlować amunicję na przykład za technologię, no to jest jasne, że prędzej czy później ta polityka sankcyjna Stanów Zjednoczonych no będzie po prostu nieskuteczna. Nie da się zatrzymać przepływu technologii. Chińczycy czy Rosjanie mogą dawać alternatywne technologie, aby ten świat pozaamerykański się rozwijał. Także no, na dłuższą metę Amerykanie nie są w stanie nad tym zapanować, ale jak się też czyta, no bo to też w Polsce się nie przebija, ale jak się czyta prasę amerykańską, na przykład Foreign Affairs, taki no, czołowy periodyk do spraw międzynarodowych, ja go staram się regularnie czytać, no to czy w kręgach demokratycznych, czy republikańskich w Stanach, w tym ich establishmencie, no, coraz częściej pojawiają się głosy, że no cóż, no trzeba się z wielu regionów po prostu wycofać, nie stać nas na to, aby się wszędzie angażować. No i to jest też lekcja dla Polski, że ten świat wielobiegunowy zaczyna się tworzyć. No i Amerykanie będą na dłuższą metę w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat po prostu jednym z biegunów i będą musieli no, brać udział w tych różnych rozgrywkach nie jako supermocarstwo, tylko jako jedno z wielu mocarstw. A w naszym regionie nie pierwsze i nie drugie pod względem siły, tylko powiedzmy mocarstwo zewnętrzne, które chce tu ingerować, chociażby za pomocą Polski tutaj mieszać. No ale a drugi scenariusz no to po prostu jest, jeśli nie marchewka, nie kij, no to trzeba wyciągnąć większy kij, no po prostu wywołanie jakiegoś konfliktu globalnego i obawiam się, że w tą stronę trochę to zmierza, bo tutaj Amerykanie są jednak zdeterminowani też wypowiedzi Blinkena po tym szczycie koreańsko-rosyjskim, no pokazują, że oni się tego boją, oni się czują zagrożenie też militarne, no i będą się starali temu przeciwdziałać, być może nawet no wchodząc na taką eskalację wojenną, ale moim zdaniem ten konflikt no, byłby dla świata tragiczny, może nie oznaczałby końca świata, ale taki świat jak my znamy, to zniknąłby z kart historii całkowicie. Dobrze, to teraz przejdźmy do tematu najbardziej chyba naszych widzów interesującego, kwestie związane z imigracją i polską granicą. No tu mamy całą sekwencję zdarzeń od tego zajścia tuż przed wyborami, kiedy najpierw doszło do dźgnięcia polskiego żołnierza, w wyniku czego on zmarł, a w międzyczasie okazało się, że tam wcześniej zatrzymano w zasadzie żołnierzy za użycie broni, za przekroczenie tam zasad użycia broni. Natomiast potem się zaczęły pojawiać informacje, że tu czy tam pojawiają się w rejonie nadgranicznym imigranci i sobie tam siedzą na przystankach, czekają, aż ich Straż Graniczna zabierze. I mamy jeszcze kwestię pushbacków z Niemiec. No to może najpierw kwestie na tym kierunku białoruskim, jeśli chodzi o granice, no bo wszyscy mówią, że tutaj tak, mocniej, silniej strzelać i tak dalej, no ale oczywiście rozwiązanie polityczne naszym strategom do głowy nie przyjdzie. No ale czy jest w ogóle jakieś wyjście w ogóle z tej sytuacji? No bo końca nie widać i to jest takie perpetuum mobile już się z tego robi. No właśnie, bo ja bym to porównał, Kamil, do sytuacji, w której wchodzimy do wysokiego wieżowca i mamy do wyboru albo schody,
I nie mamy perspektywy, czy w ogóle mamy kondycję, żeby gdzieś tam na 30 piętro po tych schodach wejść, albo mamy windę, która działa, widać, że działa, ludzie nie ujeżdżą. No i właśnie taką windą do rozwiązania problemu na granicy polsko-białoruskiej jest po prostu nawiązanie, nie mówię przyjaznych, ale normalnych relacji z Mińskiem, uznanie, że ten Mińsk istnieje i trzeba z nim rozmawiać. Bo jak nie będziemy rozmawiali z Mińskiem, no to po prostu no ten Mińsk też osłabnie i w końcu będziemy musieli rozmawiać w sprawach białoruskich tylko z Moskwą, co nie jest dla Polski ani dla Białorusi, no ani dla nikogo też w regionie, umówmy się, korzystne. Lepiej, żeby ta Białoruś istniała, była suwerennym państwem dalej, a nie wpychać ją w zależność od Rosji, szczególnie ekonomiczną, jak się to robi od paru lat. No i to jest ta winda, żeby po prostu z Mińskiem się ułożyć, bo jest to możliwe, bo tak naprawdę, no wróćmy do samego początku. Na dobrą sprawę, cały problem na tej polskiej granicy wynika z tego, że do października 2021 roku Unia Europejska, w tym Polska, no po prostu miały umowy o readmisji, czyli o tym, o takim zjawisku, że jeśli na terytorium Polski, czyli jednocześnie Unii Europejskiej z kierunku białoruskiego wchodzą jacyś nielegalni imigranci, no to my no takim legalnym pushbackiem zwracamy ich służbom białoruskim, KGB, i oni tam sobie z nimi, no oni ich czy odsyłają do kraju pochodzenia, czy ich trzymają w jakichś ośrodkach, no to już jakby poza naszym tam zasięgiem analizy, tak, no co oni tam z nimi będą robili, no po prostu mają ich zabrać. No ale po tych wszystkich zawieruchach na Białorusi, w które Polska się przemożnie zaangażowała, no to te wszystkie umowy zostały pozrywane, Unia Europejska zerwała i szczególnie Polska mocno naciska, zerwała wszelkie porozumienia z Mińskiem, z Łukaszenką, no i on wtedy uznał i władze białoruskie, że my waszej granicy nie będziemy chronić, wy nam za to nie płacicie, wy nas chcecie obalać, no to my po prostu was nie będziemy bronić. No tu mówię oczywiście o perspektywie już stricte białoruskiej, tego jak w ich mediach, z ich perspektywy, w ich oficjalnych też przekazach jest to wskazywane. No i właśnie się trzeba zastanowić, czy Polska nie może po prostu zawrzeć jakieś umowy ponownie z Białorusią, nawiązać normalne relacje. Oni tego od nas po prostu oczekują i wówczas ten szlak migracyjny, no bo też musimy sobie zdać sprawę z zasadniczej kwestii. To nie jest tak, że w tym momencie, że Białorusini jakieś samoloty wysyłają i tak dalej, tylko po prostu funkcjonuje ogromna presja migracyjna na Europę, na Unię Europejską. I ci wszyscy przemytnicy i te organizacje pseudohumanitarne, które też z nimi współpracują, na tym zarabiają, oni szukają cały czas szlaków migracyjnych. Jak był konflikt fińsko-rosyjski po wejściu do Finlandii, do NATO, to tam próbowali przechodzić przez granicę, bo też były te umowy naruszone. Wcześniej i później teraz próbują przejść przez granicę polsko-białoruską, idą sobie przez Bałkany i tak dalej, i tak dalej. No po prostu ci przemytnicy zarabiają tak ogromne pieniądze, że oni będą szukali jakichkolwiek przejść, jakichkolwiek szlaków, które pozwolą im zarabiać pieniądze, wysyłać do Europy ludzi z Afryki czy głównie z Bliskiego Wschodu. No i musimy sobie zdawać sprawę, że ten szlak migracyjny istnieje. To nie jest coś sztucznie wykreowanego przez jakieś operacjach, przez Rosjan czy Białorusinów. Oni po prostu w zależności od tego, jakie mają z nami relacje, mogą ten szlak migracyjny ukrócić, a mogą go tak wpuszczać i przepuszczać, tak? No to już zależy od relacji jakie dwustronnych, które z Mińskiem zbudujemy. No a że tych relacji nie ma, no to ten szlak migracyjny będzie funkcjonował. No i też się pojawiają, z tego co widziałem, w Unii Europejskiej kolejne pomysły, aby ten szlak migracyjny tak naprawdę zalegalizować, żeby zrównać te świadczenia i tak dalej. Kosztem tych państw biedniejszych i słabszych politycznie jak Polska względem Niemiec czy Francji. No oni chcą ten problem rozłożyć na wszystkie państwa. No i tak to może się skończyć, tak? A poza tym mamy na tej granicy do czynienia, są na ten temat informacje, pojawiają się publikacje, że te właśnie organizacje pseudohumanitarne są traktowane w sposób uprzywilejowany, mogą po tej szarej strefie na granicy sobie jeździć, wspomnianych przez ciebie przystanków pod Białowieżą, tam robić punkty zborne dla tych migrantów, którzy są z nimi oficjalnie skomunikowani. Tego nie ukrywają i co już na tych, i po prostu ich zabierać do ośrodków, załatwiać im papiery i tak dalej. No dla mnie ta działalność, poza tym, że jest działalnością po prostu przestępczą, jest to działalnością antynarodową. Powinno być to ze wszechmiar napiętnowane, tego typu działania, ale te osoby robią to pod imieniem, nazwiskiem. Każdy z nas może zdobyć informacje, bo oni się tym chwalą, kto w tych organizacjach pseudohumanitarnych działa i co po prostu robi z naszym krajem.
No i też przez kogo jest finansowane, no bo tu się cały czas pojawiają te same nazwiska, więc tutaj ja bym sugerował, aby nie skupiać się tylko i wyłącznie na antagonizowaniu przez Polskę w tym momencie relacji z Białorusią, bo te relacje można przynajmniej w tej kwestii moim zdaniem jak najbardziej unormować i ten temat zostałby zakończony, no ale też z drugiej strony granie na poczuciu zagrożenia, granie na poczuciu wrogości wobec Białorusi i Rosji, ale też wobec antagonizowaniu Polaków też z tymi migrantami tak nielegalnymi, no to jest oczywiście metoda zarządzania strachem, idealna metoda do rządzenia w nieskończoność. No pół biedy, jakby oni jeszcze do nas nie trafiali, no ale tutaj byli takim tylko zagrożeniem zza płotu, no ale niestety oni do nas trafiają. Ja też w Warszawie widzę coraz więcej po prostu migrantów legalnych, nielegalnych, ciężko stwierdzić, ale jest ich coraz więcej i Warszawa i duże miasta w Polsce, z wiem od znajomych, że inne też, widać to już powoli w statystykach, że po prostu zmieniają się w kolejne, no jeszcze nie, oczywiście nie zdominowane, nie przesadzajmy, no ale coraz bardziej wielokulturowe, imigranckie pod względem konkretnych osiedli miasta, tak jak w Europie Zachodniej, no w Europie Zachodniej zajęło to kilkanaście lat, w Polsce może zająć to również kilkanaście lat, a niczym się obejrzymy, to będziemy żyli na zupełnie innych osiedlach, nasze dzieci się będą bawiły z osobami, które w ogóle, z dziećmi, które w ogóle nie mówią po polsku, no i cóż, no. A wszystko dlatego, że Polska nie może się porozumieć z sąsiadem, który jest za płotem, nomen omen, a stara się cały czas dogadywać z państwami, które są za oceanem albo wiele tysięcy kilometrów stąd. No to tak podsumowując, jeszcze jedna rzecz. Prezydent Serbii Vučić mówił o tym, że w ciągu 3-4 miesięcy może wybuchnąć wojna światowa. Czy do tego wszystko zmierza, czy też może no jest to trochę taka próba zgaszenia jednak tego pożaru w zarodku, trochę tak jak mówił o tym premier Fico, jeśli chodzi o wysyłanie wojsk na Ukrainę. No cóż, czy w kontekście pierwszej, czy drugiej wojny światowej, czy wszystkich tych wojen współczesnych epoki nowożytnej, to nie jest tak, jak nam się po latach wydaje, że one wybuchały z niczego i nikt o nich nie mówił, nikt ich nie przewidywał. Wszystkie te, wystarczy przejrzeć nagłówki gazet z 1914, z 1939, że nawet gazety bulwarowe mogły się mylić co do daty, mogły wyolbrzymiać, ale to po prostu się działo, każdy widział, do czego sytuacja zmierza i że tego typu ogromny konflikt światowy po prostu wybuchnie i będzie eskalował. I dzisiaj sytuacja jest podobna i tutaj prezydent Vučić moim zdaniem oczywiście trochę wyolbrzymia te kwestie, no bo też jego sytuacja jest trudna, on tam jest na Bałkanach traktowany przez Amerykanów i NATO jako część rosyjskiego świata i Serbowie, czy w kontekście winy za ludobójstwo w Srebrenicy uznawane teraz już przez ten kolektywny Zachód, czy w Kosowie, czy w Czarnogórze, no są w defensywie. No i Vučić musi z perspektywy serbskiej ich interesu narodowego bić na alarm, aby też uratować swoje interesy, tak? Ale nie ma w tym nic dziwnego. No tak świat dzisiaj wygląda, jak wygląda i równie dobrze, jakby powiedział, że za miesiąc będzie wojna światowa, to ja bym nie zaprzeczał, tak? Ja bym nie potępiał go zupełnie. Ma w tym interes, żeby tak mówić, jak każdy polityk, ale nie jest to tak, że bazuje na fałszywych przesłankach. Bo te przesłanki są. Okej, no to myślę, że w tym momencie zakończymy. Tym podsumowaniem, może nie do końca optymistycznym, moim i Państwa gościem był Krystian Jachacy, kanał Wbrew Cenzurze Praca Polska. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Kamilu, dziękuję naszym widzom. Dziękuję Państwu za uwagę, jak zawsze zachęcam do kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo, dane są w opisie, także tam jest link do kącika księgarskiego, zachęcamy do odwiedzenia. Jest wiele nowych tytułów, ale jest też książka naszego dzisiejszego gościa Rewolucja Peryferii. Serdecznie zachęcamy. To tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.